Cześć, witajcie moi drodzy w czwartku stoickim. Dzisiaj przyjrzymy się temu, żeby nie odkładać życia na zbyt późno. Zapraszam. A więc tak, oczywiście, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Yy, o żebrolajkach nie będę mówił, raczej wiecie, że wiecie co i jak, moi drodzy. Żeby już tam nie przeciągać, pytaliście ogólnie z jakich książek jak korzystam, yy, Dziennik Stoika. Yy, jest fajna książka. Yy, tu jest tak sztuka życia według stoików. Ta jest super, tylko że ją bardzo trudno dostać. Przynajmniej tak było jeszcze dwa lata temu czy trzy. W wersji papierowej. Ona głównie w wybuchu e chodziła. Yy, i Nie mam czytnika i jakoś rozumiem funkcjonalność, ale jednak wolę papierowe książki mimo wszystko. A tą dostałem w prezencie od żony. Udało jej się po prostu taki egzemplarz gdzieś załatwić. Moi drodzy, fragment, który dzisiaj sobie przeczytamy z tej książki, to oczywiście Seneka. Akurat chyba Senekę najbardziej lubię. Wam powiem o krótkości życia. Całkiem optymistycznie to brzmi, nie? Ale y, gdzieś w ogóle z zupełnie innego przypadku trafiłem, słuchajcie, na... Coś takiego, to jest państwo gdzieś, które się w Azji znajduje, w górach gdzieś tam Tybetu czy coś. Nie wiem do końca. Tam się, wiem tylko tyle, że tam bardzo trudno się dostać. Zapomniałem nazwę tego państwa, przepraszam. Bardzo ciężko się tam dostać, z, z tego względu, że tam jest nieludzko droga wiza. Tam chyba kilkaset dolarów na dobę kosztuje, z tego co tam słyszałem. I. To jest jakby oni w ogóle mają swoje, słuchajcie, w strukturach państwowych Ministerstwo Szczęścia. I tam jest coś takiego, że oni faktycznie są bardzo szczęśliwi, pytając ludzi, przeprowadzając badania socjologiczne, to oni są naprawdę bardzo szczęśliwymi ludźmi. I co oni takiego robią? Oni robią coś, czego tutaj my na Zachodzie staramy się absolutnie unikać, bo oni generalnie codziennie myślą o śmierci, tak? Czyli to memento mori nasze kiedyś. I to nie jest takie, wiecie, ja często tutaj mówiłem, że trzeba spojrzeć po prostu prawie w oczy, że kiedyś zejdziemy wszyscy. I oni to robią codziennie, więc te podstawowe lęki egzystencjalne gdzieś zaczynają odchodzić, bo wiecie, patrząc w oczy swoim lękom, nagle się okazuje, że one nie są takie straszne. Najgorzej, kiedy czegoś unikamy. To tak wstępem. Co tutaj Seneca powiedział? Posłysz, jak mówi większość. Z ukończeniem 50 roku wycofam się na spoczynek. A rok 60 uwolnij mnie z wszelkich w ogóle powinności publicznych. Ale kto koniec końców da Ci gwarancję do dłuższego życia? Kto sprawi, by wszystko ułożyło się według Twych planów? Nie wstydzi się, by same już resztki życia zachować dla siebie i dla dobra. Duszy przyznać te. Te tylko lata, kiedy już do niczego nie będzie zdatny, o wiele za późno, wtedy dopiero zaczynać życie, kiedy je trzeba kończyć. Jest to, wiecie, trochę taki kop w potylice, mm, ale moi drodzy, zobaczcie, tak to jest generalnie z odkładaniem spraw na później, i tu się wiąże yy, to do dwóch tematów. Pierwszy temat, jeżeli chodzi o rzeczy, które należy zrobić, i tu mówię o takich prostych rzeczach. Ja już też kiedyś o tym wspominałem: większość moich problemów by się w ogóle nie pojawiła, gdybym wszystko robił w swoim czasie. I teraz na przykład, tak absolutnie nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby, żeby płacić rachunki, wszystko oczywiście w czasie, przed czasem, żeby to było ok, no bo wiadomo, lepiej to mieć z głowy na początku zaraz, jak nam fundusze wpadną. Żeby nie było dziwka pod koniec miesiąca, że kurde, to jeszcze jest trochę do zapłacenia. Hmm. Ale na przykład, gdzieś wiesz, jadę samochodem, gdzieś mi coś tam lekko puka tego, no, a dobra, tam spokojnie, przyjadę do domu, tu wiesz, dzieciaki na szyi się powieszą, to już, o dobra, zapomnę. I tak drugi, trzeci, potem kolejnego dnia mi się nie chce, aż w końcu się okazuje, że tam w ogóle pół samochodu trzeba wymienić, bo y, nie zrobiłem czegoś na czas wcześniej. Oczywiście to jest dość ekstremalny przykład troszeczkę przekoloryzowany, ale po to, by, byśmy zauważyli to, ne? że są rzeczy, których naprawdę warto nie odwlekać, tak? I jeżeli masz coś do zrobienia, to po prostu należy to zrobić. Yy, że to, co jest do ogarnięcia, trzeba zrobić. Jeżeli masz jakąś też trudną rozmowę, yy, jeżeli na przykład, nie wiem, myślałeś o tym, żeby zmienić robotę czy coś i bijesz się z tą myślą już od wielu, wielu miesięcy czy lat, no to jeżeli wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że warto, to po prostu trzeba to zrobić. I moi drodzy, nigdy nie będzie tak, że przyjdzie taki dzień, taki moment w życiu, że będziesz gotowy do zmiany. Wyjaśnijmy sobie jedno: każda zmiana, zawsze, bez względu na to, jak się do niej przygotujesz, a będziesz robił coś nowego, nie będzie to powrót do czegoś, co znasz, chociaż często powroty też się okazują inne niż, niż yy, kiedyś były na początku. To każda zmiana jest zawsze skokiem w nieznane. Zawsze. I to należy po prostu przyjąć. Nigdy nie będzie tak, że będziesz w 100% na wszystko przygotowany. Dlatego, po prostu, jeżeli mamy coś bardzo ważnego, bardzo istotnego do zrobienia, yy, i gdzieś to tam leży od jakiegoś czasu, to fajnie byś nawet dzisiaj podjął pierwszy krok. Często jest tak, no na przykład muszę przestać pić. No jak muszę już przestać pić? Musisz, czy chcesz? Jeżeli ciągle uważasz, że musisz, zapraszam do kursu. Tam mam nadzieję, że po kilku spotkaniach zrozumiesz, że ty chcesz, a nie musisz. Jeżeli podejmiesz decyzję, chcę przestać pić, to wyznaczasz sobie szybki termin. Dajmy na to trzy dni, tak? a nawet najlepiej to jeden dzień czyli na zajutrz. Szukam ośrodka, dzwonię, pytam się. Przykładowo, bądź jeżeli chodzi o AA, czy jakąś inną ścieżkę trzeźwienia byś chciał obrać, po prostu działasz. tak? Nie odwlekasz tego na później. I to jest jedna bardzo ważna rzecz. I teraz tutaj powstaje pewna pułapka, bo jeżeli zaczniesz te rzeczy ogarniać na bieżąco, poczujesz, że masz pewną sprawczość w życiu, to, to oczywiste, że będziesz chciał więcej. No bo więcej będę robił, więcej będę miał. No nie zawsze tak jest. Można wpaść w taką pułapkę, że teraz będziesz cisnął, bo teraz jest czas pracy, teraz jest czas zarabiania, teraz jest czas ogarniania różnych swoich rzeczy. A kiedyś przyjdzie czas na mnie, na mój odpoczynek. Nawet załóżmy za pół roku na urlopie. I. Okej, okay, planowanie jest ważne. Planowanie długoterminowe też jest ważne, to nie raz o tym mówiłem. Zresztą pojawiły się niedawno filmy, dlaczego warto planować, i tak dalej. To jest pierwisko ważne. Natomiast możesz wpaść w taką pułapkę myślenia, że jeżeli wszystko, co masz ze swojej ogromnej listy, do której ciągle dopisujesz do zrobienia różnych rzeczy. Jeżeli wszystko zrobisz, to w końcu sobie usiądziesz, jak ten koleś, odpalisz cygaro. Jest dobrze, nie? No, nie do końca. Dlatego, moi drodzy, że też nigdy nie przyjdzie taki stan, że będziesz mógł usiąść i powiedzieć: Wszystko zrobiłem, mogę teraz odpocząć. Absolutnie nie. My traktujemy życie yy, takimi etapami. Jest taki etap, jest taki etap, jest taki etap. Tak? W jednej linii, tak? To idzie. Natomiast w rzeczywistości, moim zdaniem, raczej warto te linie odpoczynku i linie pracy ustawić w ten sposób, bo one szły jednocześnie. A ty po prostu się przełączasz między nimi dosłownie każdego dnia. No ale jak każdego dnia, przecież jak mam roboty, to nie pojadę na urlop. No. Nikt nie każe Ci jechać na urlop, przecież to jest prostackie myślenie na temat odpoczynku, że jedyny odpoczynek to oczywiście drink z palemką i leżysz sobie wywalony na leżaku, gdzieś tam, wiesz, przy basenie. No, no nie, odpoczywać możesz każdego dnia, po prostu, jeżeli znajdziesz sobie te pół godziny dla siebie. Gdzieś tam miałem y, na tym filmie dotyczącym planowania, wspominałem o tym, żeby jedną z tych rzeczy na ten rok to mieć swój azyl. Czyli po prostu mieć każdego dnia tę chwilę dla siebie, gdzie siadasz rano, bądź wieczorem, bądź w południe, zależy, kiedy będziesz miał czas, w miarę zadbać o swój spokój i po prostu odpoczywać każdego zwyczajnie dnia. By też robić rzeczy, które chcesz robić. Jeżeli masz jakieś hobby, nie, nie, to jest tak, że my potrzebujemy pewnego celu w życiu, ale jakby sam fakt, że żyjemy, powoduje, że my jesteśmy, że nasze życie już ma sens. Fakt, że żyjesz, już sprawia, że twoje życie ma sens. I to należy przyjąć, zaakceptować, i, i, i koniec, kropka. Dlatego, kochani, ważne jest, by umieć zachować w tym wszystkim równowagę, a bardzo często od skrajności do skrajności lecimy. Czyli rzeczy, które należy zrobić, należy zrobić, ale z rzeczy, które należy zrobić, zawsze sobie zaznaczaj w plan odpoczynek czas dla siebie. W ten czy w inny sposób, bo przyjdzie taki dzień, Prędzej czy później, że będziemy odchodzili i sobie pomyślisz, kurde, no całe życie zapierdzielałem i teraz na nagrobku z złotymi napisami będę miał ten, co ciągle był w robocie. A się nie obejrzałeś i dzieciaki ci powyrastały, żona gdzieś, kurde, się pojawiła i zniknęła i właściwie nie wiadomo, gdzie i z kim i jak to wyszło. Ne? I niekiedy osiągamy wszystko, a tracimy jeszcze więcej. Mimo, że na koncie się zgadza, tak. I dlatego, kochani. Poza tym należy przyjąć coś takiego jak nieprzewidywalność w życiu. Nigdy się na wszystko nie przygotujemy, i nikt nigdy nie da nam gwarancji, że plany nasze wszystkie będą dopięte. I znowu, to znaczy, że nie mam planować? Nie, to nie znaczy, że nie masz planować. Planuj, yy, rób sobie wiesz, listę działań po kolei, dąż do marzeń, ale przyjmij. Że to nie jest tak, że jak to osiągniesz już ten dany cel, ja ze swoimi marzeniami biegałem, a nie znajdziesz spokoju, gdy coś zrobisz. Tak? Wiesz, ja marzyłem o własnym lokum, w końcu się to udało yy, i udało się to w końcu bez kredytu. Tak? I wow, nie? jeszcze ileś lat temu to po prostu bym sobie pomyślał: człowieku, ty będziesz przeszczęśliwy, ty będziesz najszczęśliwszy człowiekiem na Ziemi. Twoje marzenie od wielu, wielu lat. Moje, mojej żony. Jest super, pewnie obiektywnie naprawdę jestem mega zadowolony z tego. Ale czy to powoduje, że ja czuję ogromny spokój, że jestem szczęśliwy, absolutnie nie. Bo idąc tym to tokiem, ja ciągle będę kolejne cele wyznaczał, a nigdy nie będzie czasu dla mnie, nie wiesz. To jest tak, jak ostatnio, żeśmy z żoną rozmawiali, bo tutaj yy, na naszym domu sobie strych remontujemy trochę i w ogóle już taka yy, osobista dygresja na koniec. I. Teraz tak, dobra, żeby spiąć budżet i nie napinać przy tym, wiecie, no, nerwów i w ogóle planu, no to tak widzimy, że kasy będzie oczywiście za mało, no bo to najczęściej tak bywa. Więc teraz tak, albo można po prostu spiąć kuźwa jaja albo jakiś kredyt wziąć, żeby dokończyć tak, jakbyśmy chcieli. Absolutnie to odpada, nie chcemy, naprawdę absolutnie nie chcemy. Więc yy, kolejny pomysł, robić to przez na przykład kolejne 3, 4, 5 lat. Żeby było idealnie, tak jak chcemy. Też tego nie chcę. Ja to przerabiałem w poprzednim domu, tak? Bo żeśmy się wprowadzili i ja ten dom później przez 5 lat jeszcze kończyłem. Tam takie, wiecie, pierdoły różne. Żeby było idealnie. To nie dość, że pogoń za tym idealnym swoim obrazem yy, strasznie nas wymęczyła, bo to nawet, wiesz, pomijając pieniądze, czas i tak dalej, masę uważności zabierało, wiesz. Bo to takie życie z kijem w dubsku, nie? W perfekcjonizmie jakimś. Więc nie chcę tą drogą iść, nie? Jakie jest trzecie wyjście? Dać krok w tył, na przykład, i skorzystać ze zdecydowanie tańszych, na przykład, materiałów, czyli nie podłogi drewniane, tak jak było w poprzednim domu, czy tutaj w tym domu mamy na dole, to na strychu sobie zrobimy przykładową panelę. No i to jest taki, wiecie, przykład, ale mówię, czasami, moi drodzy, naprawdę warto dać krok w tył i zamiast kupić telewizor. Przykładowo, za 5 koła, kupić za 2, naprawdę fajny telewizor można kupić za 2 koła już, a te 3. Trzy... Załóżmy albo wtedy nie mieć raty, albo mieć ją mniejszą, i za tą różnicę, nie wiem, raz w tygodniu z żoną na randkę do kina, raz w tygodniu yy, gdzieś tam na jakąś kawę, czy coś wiesz, nie? Yy, czy z dziećmi gdzieś po prostu na jakiś plac zabaw, wyskoczyć na plażę, w góry pojechać i tak dalej, Czy też, jeżeli kupujesz za gotowe, to te 3000 z tej różnicy tego telewizora odłożyć, właśnie i sobie coś fajnego, przyjemnego dla siebie zrobić, byśmy moi drodzy nie odkładali życia na później. Bo nikt nie da gwarancji, że wszystko pójdzie według Twojej mapy. Całkowicie możliwe, że, że nie pójdzie. I to nie ma być takie pesymistyczne, więc nie warto próbować. Warto próbować, należy próbować, należy działać. Tacy ludzie są potrzebni też i spełnianie marzeń też jest pewną drogą, którą warto gdzieś w życiu spełniać, ale przy tym wszystkim, żeby nie odkładać życia na później. I myślę, że tą pętą będziemy kończyć. A jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo zachęcam do łapkowania, komentowania, udostępniania oczywiście tych materiałów. A jeżeli dodatkowo chcesz wesprzeć moją pracę, to rzecz jasna w opisie filmu jest info, jak można to zrobić. Tymczasem tyle. Bardzo dziękuję. Pogody w serduchu. I do zobaczenia. Nieba. Cześć.